tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Cześć, ja jestem Adam i witam was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Elden Ring. Jest to solowy odcinek, ponieważ mam kilka rzeczy, które muszę zrobić sam. Jestem teraz w trzecim kościele Mariki. Widzicie, tu jest brama teleportacyjna. Udostępniła nam ją jedna osoba, która jest przy okrągłym stole, który też zaraz pokażę. Ale najpierw przenieśmy się, żeby zobaczyć, co nas tam czeka. Dobrze pamiętam, to chyba jest gdzieś tutaj to wejście. Tu gdzieś od wody. I sprawdźmy. Smoczy kur Hanny Grail. I teraz wam pokażę, jak daleko nas przeniosło. Zobaczcie. Gdzie jesteśmy w stosunku do obecnej naszej lokacji. Ale to i tak jeszcze jest nic. No ale dobrze, sprawdźmy, co teraz tu mamy. Sanktuarium Bestii. Mamy punkt łaski, odpalmy go. Czy możemy wydać runy, które posiadamy? Nie, mamy za mało jeszcze. I tu jest bestia. Jak damy jej morowe korzenie, bo ona tego potrzebuje, będziemy otrzymywać przedmioty. Dostajemy proce bestii, pieczęć bestii, czyli do używania inkantacji i oko bestii. I teraz tak, morowe korzenie zdobywamy w różnego rodzaju jaskiniach, katakumbach, nie? I tam będziemy musieli się będziemy musieli robić to, żeby odblokować, pokonując bossów, nie? I teraz jest tu jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zdobyć. Przejdziemy kawałek stąd, zobaczycie złote drzewo, widzicie? I tam jest nasionko, którego potrzebuję, żeby mieć 8 butelkę do leczenia. Mamy nasionko i wracamy. No dobrze, i teraz tak, to zrobiliśmy. Chciałbym wam jeszcze pokazać, to jest wieczne więzienie, które to również zrobimy. To więzienie ominąłem, to mam zrobione. Tego więzienia na razie nie ruszam, bo to jest więzienie z rycerzem Tygla, z którym na chwilę obecną nie mam żadnych szans. Ale dobrze, no to tak, przenieśmy się do okrągłego stołu, pokażę wam, co tam się znajduje. I tak. Tu jest jeden NPC. Widzę, że już przyjechałeś. Witam do Roundtable Hold. Jestem Corin, a man
of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. You do? Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? I tak, chciałbym się zacząć uczyć tych inkantacji, bo będę chciał zacząć używać głównie piromancji, ale to z czasem, jak zrobimy przebudowanie naszej postaci. Na chwilę obecną nie będziemy nic od niego brać. I tak, tu jest rycerz, który nam dał, wskazał ten teleport. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. I on również uczy inkantacji, tylko on właśnie bardziej takich świętych. I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated. Down to the very last. Dobrze, tu jest wszystko i teraz tak, porozmawiajmy tutaj. Ah, hello. You must be new here. I'm... well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Be sure to tell me if you meet a young woman. She's a servant. She's been my I've lost count of the number of times I've had to find her, honestly. Dobrze, tutaj się powtarza, bo tu chodzi zaraz szuka Lani. Tak, to jest tu. To mamy zrobione. Tu są zamknięte jeszcze drzwi, dopóki nie pokonamy Godricka. Dobrze, to teraz pójdźmy po kolei. Tu mamy jeszcze zamknięte. Tu będzie stał na razie nie ma. Nie będzie się odzywał. I tu jest kobieta, która oferujemy dzwonki kuliste. O, i tak. I teraz możemy kupić przedmioty. Na razie w sumie nie ma nic, co byśmy potrzebowali. No dobrze, czyli tu idziemy dalej. Odejdziemy jeszcze raz do Kowala. Rozmawiamy z Kowalem. Bo Kowal też jest dla nas bardzo ciekawą postacią w tym etapie. I teraz tak. Jego jeszcze nie ma, Rogera, bo tu będzie siedział Roger Czarownik. Na dół jak zejdziemy, zawalczymy z NPC, ale to zrobimy za chwilę. Do tego się przygotujemy. I teraz tak, tu jest łaska przy stole. I teraz tak, butelki. Ile mam nasionek? Jedno, bo ja już mam 7, no dobrze. Zapomniałem. Porozmawiamy z Kowalem. Well, where have you been hiding? I took you for dead. No matter, it's all the same. Lay out your arms then. No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides,
I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Sprzedajmy zbędne przedmioty. Takie, które nam się powielają. Jak te sztylety. Tarczy na przysiężonego. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. You are very warm. Błogosławieństwo Baldachimu. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Dobrze, przeczytajmy, co to jest to błogosławieństwo Baldachimu. Zużywa punkty skupienia, by zwiększyć równowagę. Łaska towarzyszki na łożu śmierci. Ochrona ukrytej świątyni pod postacią komnaty sypialnej. Łaska pozwala zapomnieć o wszelkim bólu. W śmierci jest tylko spokój, ponieważ nie ma tam miejsca na żadne doznania. No dobrze, to zrobiliśmy wszystko, myślę, że w tym miejscu. Możemy zawalczyć teraz z tym najeźdźcą. Dodajmy tylko sobie punkcik. Jeszcze nam brakuje. To zjemy małą runę i będziemy mieli. Rozwój postaci. Jeszcze zacząć dawać powoli siłę, punkciki, bo się może przydać. I zróbmy sobie małe PvP. Nabił mnie, to zabiło. Ale zaraz podejdziemy do niego jeszcze raz. Bez większego problemu.
bardzo blisko i ta walka nie jest niczym nadzwyczajnym. I udało się. Pokonany. Szyderczy język. Sprawdźmy, co to jest. To przedmiot. Szyderczy język. Zwabia na jeźdźców. Przedmiot do gry sieciowej. Zwabia na jeźdźców. Dzięki temu twój świat może zostać najechany. Nawet jeśli nie masz przyzwanych żadnych sojuszniczych w postaci zagiętych palców. Skrócona zostaje też przerwa między możliwymi inwazjami. Dodatkowo przedmiot ten pozwala na przybycie drugiego najeźdźcy, który dołączy do obecnego współpracownika. W przypadku dwóch najeźdźców może być tylko jeden współpracownik. No dobrze. I teraz sprawdźmy, co my na dole. Tu mamy. Tu jest pomieszczenie. I mamy ważny przedmiot. Ważne przedmioty różnią się tym, że mają taką fioletową jeszcze, nie tylko białą, ale taki dłuższy i fioletowy płomyczek. Zaszyfrowana pata. Sprawdźmy, co to jest. Czy to była broń? Zaszyfrowana pata. Jedna z broni pochodzących od dwóch palców. Ostrze to bezkształtna sekwencja szyfru. Żadna tarcza go nie odeprze, zadaje święte obrażenia. Ukryty napis wydaje się wisieć w powietrzu. To język światła, który posługuje się dwa palce. No dobrze. Czyli dół zwiedziliśmy chyba już cały. Tu nic nie będzie. Nie wiem, czy po drugiej stronie nie ma jeszcze innego pomieszczenia. Nie, chyba nie. No dobrze, to mamy wszystko. Czyli teraz okrągły stół mamy zrobiony już cały. Pokazamy wszystko, co mogłem w tej chwili. I teraz ruszymy sobie do więzienia, które znajduje się tutaj. Ruszmy z tego miejsca. Użyjmy klucza. No dobrze, i teraz wejdźmy do tego więzienia. Sprawdźmy, z kim tu będziemy walczyć. Thank you.
i udało się. Pokonany więzień, pradawny bohater z zamku. Naznaczająca pieczęć Radagona. Jeden z amuletów, chyba, jak dobrze pamiętam. Zwiększa cechy, lecz także otrzymywane obrażenia. No nie, nie chcę większych obrażeń, bo i tak gram bardzo ofensywnie. Teraz tak, tu mam wszystko, czyli wyspa jest zrobiona już całkowicie. Pokazaliśmy już wam wszystko, co było do pokazania. Teraz tak, tu jest zrobione. Jeszcze mogę odblokować kościół, który znajduje się tutaj. I to chyba zrobię. Niekoniecznie będę walczył z tym NPC. Używamy runy 7000. To wydamy te runy. I w tym odcinku to by było na tyle. Tak zrobimy. Odblokujemy kościół. Damy. No, tym razem wytrzymałość. I dobrze, i lecimy. To już nowy region Kelit jest, ale ten region zrobimy dużo później, bo najpierw widzimy jezioro, które jest po zamku burzowego Całunu i dopiero później przyjdziemy tutaj. Chociaż jest tutaj jedno miejsce, które chciałbym widzieć wcześniej, jest to kopalnia, w której jest bardzo dużo odłamków i ta kopalnia może nam bardzo pomóc na początku gry. Mamy punkt łaski. Nie udało się pokonać jednak. Amulet świętego skorpiona. Co daje ten amulet nam? Wzmacnia święte ataki i zmniejsza negację obrażeń. Odpocznijmy w tym punkcie. Więc nie wiem, to mogę do tworzenia nowe przedmioty. Dobrze, całkiem pokaźne już. I super, w tym odcinku to było na tyle. Pokazałem już wszystko, co mogłem pokazać do tej pory. Co jakiś czas będę musiał robić taki po prostu solowy odcinek, żeby wam pokazywać właśnie rzeczy, których nie mogę pokazać w kooperacji. Mamy na chwilę obecną zrobione wszystko, chociaż jeszcze przenieśmy się tutaj. Sprawdźmy, co się stało z tym NPC, który był w domku. To see. Did you give the little chrysalids the message that I love them?
No dobrze. Czyli nic jeszcze się nie wydarzyło. No to w takim wypadku w tym odcinku mam tyle. Dzięki za uwagę. Liczę na komentarze, łapki. Do następnego. Cześć!